Kurde, lecimy na wakacje do Grecji. Właśnie się zbieramy na lotnisko Dublina. Jedziemy na noc. Wylot mam o 6 rano. Więc będzie ciekawie. No i pora na przygodę. Zalimy. Co mam rotysz? Dotarliśmy. No i jechałem 3 godziny. Ty spałeś. Bo ja prasowałam dziedziczko, a ty robiłeś nic. Dobra, idziemy. Autobus trzeba ogarnąć. Nas pociepną pod lotnisko. Ja. Dobra, to jest A3, tak? Zapamiętamy, czy zdjęcie zrobić? No raczej zapamiętamy. Czy zapamiętamy chyba? Ostatnio była jakaś taka informacja w sieci, że Ryanair się nigdy nie rozbił i jest najtańszą linią lotniczą na świecie. Na świecie? No, że narzekają ludzie na Ryanaira, wiadomo, nie. No ale jakby nie Ryanair, to by była lipa. Nareszcie. Ale gorąco, ja pierdolę. Przebierzemy się już. Ale hit! Jedziemy wypożyczyć supercar. Zobaczymy, jaka będzie niespodzianka. No i udało nam się wypożyczyć supercar. A oto i on. Fiat Panda z najtańszej wypożyczalni, jaka była. Opadam z sił i nie ma kawy. Wódka ma wyrobaki. Tu jest kawa na pewno. Nie ma. Dlaczego oni nie mają tak jak w Irlandii na stacji benzynowej kawy, kiedy ja potrzebuję? Trzymaliśmy się, bo sobie dopadł głód kawowy jak zwykle. Na jakiejś stacji, gdzie pisze koffe. No i pierwsze wrażenia Grecji. Widać, że dużo biznesów popadało, są jakieś budynki, które rozpoczęli budować z jakimś pewnie planem i nie pokończyli, są osprajowane jakimiś tam graffiti i no widać, że ten kryzys już wcześniej też pewnie Grecję nieraz sięgnął, też było o tym przecież głośno, no ale fajnie, byliśmy gdzieś tam olejki kupić do opalania na jakimś miasteczku malutkim, bo tam gdzie jedziemy za dupie totalna nie ma sklepów. I było takie fajne portowe miasteczko i już widać, że ci ludzie normalnie tam ciepełko z plaży sobie w klapeczkach zasuwają normalnie do domku. Widzi mi się to. Irlandia jest tak samo piękna, każdy kraj ma coś do zaoferowania, wiadomo, ale chciałbym spędzać więcej czasu w takim kraju właśnie słonecznym, może się kiedyś uda. Jak nie, to na emeryturze w Tajlandii, kurde, zobaczymy. O, tutaj BP też, zamknięta stacja jakaś stara. Super samochód, normalnie super car, Fiat Panda, miałem dostać Fiata 500, były jeszcze tańsze, ale chyba nie mieli, także skorzystaliśmy nawet, a fajnie się jeździ, to jest ten taki, proszę ja was, hybrydowy, elektryczno-paliwowy, więc będzie ekonomiczny, dobrze się jeździ, no, to jest słabe, ale jak się przytrzyma na gazie, to... Jak podwójne ekspreso. Podwójne ekspreso. Facet dał jakieś mleko z tego, z lodóweczki i mówię do niego, czy mogę więcej wody. Nie mówi w ogóle po angielsku, ale można się dogadać, nie ma problemu. Ale maszynę ma wypas. Uważaj, bo to jest wrzątek. To jest za mocne jak podwójne ekspreso. To nie pij. Mleko ci dolał i woda też. Będzie mnie nosić. Podwójny ekspres. Romek, jak się robi normalną kawę na te panie? Przecież nawet nie widzisz.
Dotali my, te. No nieźle, nieźle. Widzisz, tu podają snaki, słyszysz co mówię? Mhm. I drinki. Chodź. Winda jak wygląda bloka. Wow. Pięknie. Naprawdę. Zobacz jak mamy, tylko tam musimy tam papierniczkę wziąć. Chodź zobaczymy co tu mamy. Zobacz. Podoba mi się inaczej kompletnie niż zazwyczaj, bo te hotele mamy różne. No. Tą piosenkę dedykuję tobie i na poważnie, bez żadnych kitów. A będzie głupio? Dedykuję ją tobie, na to co? Dobra, posłuchaj. Zatrzymasz się minutę. Szczoteczki, no. Niebieska twoja, zielona no. Moja. No dobra, słucham. Za każdą chwilę chcę być pierwszy drink. Ja mam pina colada. Słodkie strasznie daje. No fajna miejscówka, powiem ci. Nie wiem, ludzie narzekają ogólnie, nie widzę tutaj nic do narzekania, a pokój jest idealny. Przestawiasz zegary? Nie, może jakąś na wieżę przestawiłem. No to jest miła obsługa w ogóle. Fajnie. Nie widzę, żeby tu ktoś... Wow, tu na piętrze też jest mega. Patrz, śniadanie będziemy tu jeść. To jest nakryte. Widzisz? Patrz. No, fajnie. Zobacz. Patrz, jaki widok. A, zobaczymy, co się i pogoda. Jeszcze. Wieczorem siedzą może ludzie. No, a już wiem, bo tu jest... Scena, zobacz. Mm-hmm. No ja będę tańczył tutaj. Muszę wypić z pół litra wody. Zejść się na plażę, jest? Totalne greckie zadupie. Tak. Fajny, duży bar sałatkowy. Pojedliśmy i lecimy do miasteczka jakiegoś pobliskiego. Zobaczymy, co się dzieje. My hotel mamy na jakimś takim zadupie totalnym. Cisza, spokój, fajnie. Zależy, kto czego szuka. Co sądzisz sobie o jedzeniu? Mogę przyznać tutaj 4 gwiazdki, jeśli chodzi o sałatki. Świeże pomidorki, super tradycyjny lokalny ser feta, oliwki. Tak, oliwki tutaj mieliśmy, drzewka rosną na takich krzaczkach wyższych. Sorry. Nie deptaj mnie kobieto, się nie czujesz, ej. Ten jest dziki bardziej, tamten lubi się tam dotknąć. Ej, ja mówię tak, o co w ogóle? Ten jest, ten się daje dotykać. Fajny, nie? Co to kolego? Co to? O, jaki fajny. Bawiły się tutaj na walizkach w ogóle. A tamten siedzi. Bierzemy furę i lecimy. Ale to sobie pamiętaj, są... że... No jak stoi? Ciekawe zrobione, nie? No bo to jest to, chodź jak podają. Ale jest też w pole, nie wiem co za...
co? Patrz. Jak to jedno, to ten. Wow. Wow. Patrz. Do wina jakie owoce podają? Zobacz. Arbuz. Nie ty, tylko... Jeszcze jakbyś nie wydawał takich dźwięków. Cóż tak miałczysz? Podnieca cię to jedzenie tych chrupków? A? Lubię lejsy. No i? Jak doisz te drinki, też tak miałczysz? No. Moja. Ja sobie dół dam.